Rozmawialiśmy chwilę przed nagrywaniem o tym, co się pije. Nie o alkoholu, ale dlaczego pani powiedziała, że kawa i herbata są zdrowe? Kawa i herbata to są produkty naturalne, które mają bardzo dużo przeciwutleniaczy. Poza tym kawa ma naturalną kofeinę, która bardzo delikatnie podnosi nam ciśnienie krwi. Przez cały poprzedni rok jeździłam na wykłady, gdzie dla lekarzy miałam wykłady o zdrowych zakupach, o zdrowym żywieniu. I zawsze podczas takiego wykładu również był wykład profesora kardiologa. Bardzo znani kardiolodzy z całego kraju. I wielokrotnie pytałam właśnie kardiologów a propos kawy i każdy z nich mówił, że nawet osoby z nadciśnieniem mogą pić w tej chwili 4 filiżanki kawy dziennie. Jest duża zmiana, jeśli chodzi o kawę. Kawa w przeciwieństwie do napojów energetycznych ma tę kofeinę naturalną, podnosi to ciśnienie w sposób łagodny. Ten, kto pije kawę, jest kawoszem, wie, że zaczynamy się czuć przyjemniej, robi nam się miło, budzimy się. Ale co do tej energii, przerwę pani, to co ja mam zrobić, bo kawa mi nie pomaga, a energetyk tak. Z energetykiem jest taki problem, że ta kofeina natychmiast nam się wkłania do krwi i następuje gwałtowne przyspieszenie pracy serca, podniesienie ciśnienia krwi i potem gwałtownie to ciśnienie nam opada. I tu te skoki bardzo takie intensywne ciśnienia nie są dobre dla naszego organizmu. Nie mówiąc już o tym, że energetyki to jest tak zwana czysta chemia, tak? To jest woda z dużą ilością cukru, ze sztuczną kofeiną, z witaminami, które są sztucznymi, tak? To nie są witaminy naturalne z soku czy z owoców, czy z warzyw. I to nie jest zdrowy produkt.